dobry, dzisiaj rozmawiamy z Grzegorzem Sudołem, lekkoatletą, wielokrotnym uczestnikiem Mistrzostw Świata, trzykrotnym olimpijczykiem i srebrnym medalistą Mistrzostw Europy. Dzisiaj pan wraca z Meksyku, tak? Z prestiżowych zawodów, w których pan osiągnął bardzo wysokie miejsce, trzecie miejsce. Może powie nam pan o przygotowaniach do tych zawodów, bo to zawody odbywały się na dużych wysokościach. Tak, start w Meksyku był poprzedzony prawie czterotygodniowym zgrupowaniem w Albuquerque, to jest stan Nowy Meksyk w Stanach Zjednoczonych. Tam było to normalne zgrupowanie wysokogórskie, które co roku odbywam. Z reguły jest ono w Johannesburgu, w RPA, ale z racji, że zaplanowaliśmy start w Meksyku, nie chcieliśmy zmieniać strefy czasowej, chcieliśmy już być zaadaptowani, jeśli chodzi o zmianę czasu. No i tam na podobnej wysokości, bo około 1600 metrów nad poziomem morza, że tak powiem, budowaliśmy tą formę i przygotowanie na cały sezon, można tak powiedzieć, tam na tę pierwszą część sezonu. I zakończyliśmy startem właśnie w Chihuahua w Meksyku, w Challenge Grand Prix, które dla Meksykanów mają bardzo duże znaczenie, no i są to poza Pucharem Świata w tym roku najbardziej prestiżowe zawody. Pana organizm to znosił, tą wysokość, ten wysiłek? Znaczy ogólnie czułem się dobrze na zgrupowaniu, potem żeśmy zrobili taki mały eksperyment, bo weszliśmy na górę Sandię, która ma ponad 3200 metrów i przez prawie 10 dni nie mogłem, że tak powiem, się po sportowemu odnaleźć. W ogóle czułem się fatalnie, byłem pełen obaw, jak w ogóle będę w stanie przejść zawody w Meksyku. Myślę, że jak to się mówi, Sandia oddała w najlepszym momencie, czyli puściła, zacząłem się czuć dobrze dosłownie w dniu startu, no i na samych zawodach. Wysokość wiadomo, że dla nas jest problemem. Meksykanie startują na tej wysokości, można powiedzieć, bez żadnego problemu. Oni mieszkają na 2700, trenują czasem nawet na 4000, dlatego też od mojego czasu należy odjąć przynajmniej 10 minut i wynik, który osiągnąłem, uważam za bardzo, bardzo dobry. Było przynajmniej 8 bardzo mocnych zawodników. Wiadomo, że każdy, kto chce się liczyć w challenge'u, startuje na tych zawodach, żeby zdobywać punkty. Niemniej jednak dużo zawodników boi się wystartować i wie, że jest już skazanych trochę, może nie tyle na porażkę, co na dużo gorszy rezultat, dlatego też jakby nie ryzykuje, czasem nie startuje. Byłem jedynym Europejczykiem, który ukończył w ogóle te zawody. Paru się wycofało w ogóle na trasie, dlatego też tym bardziej się cieszę, że podołałem trudom i wysokości, i dystansu 50 km, na której został on rozegrany. Wynik, jaki osiągnęliśmy, był prawie o 3 minuty lepszy niż chociażby z ubiegłego roku zwycięzca Norweg Tyse. Tym bardziej, że był rozgrywany na trasie bardzo ciężkiej, bo tej, które było w 2010 roku Puchar Świata. Stąd też 10 metrów wysokości, przewyższenia wysokości na pętli dwukilometrowej na pewno wchodziło w nogi bardzo mocno. No ale trzecie miejsce, wynik godzina 3:52 uważam za bardzo dobry rezultat. No na końcu nie było szans ścigać się z chłopakami z Meksyku, oni na tej wysokości czuli się zdecydowanie lepiej, ale bardzo się cieszę, że osiągnąłem trzecie miejsce i stanąłem po raz pierwszy na podium zawodów z cyklu Challenge Grand Prix. No i poza mną, poza Robertem Korzeniowskim, do tej pory nikt tego nie zrobił. Dokładnie. A jakie są pana plany na ten sezon, ten rok? No na pewno głównym startem są Mistrzostwa Europy w sierpniu, które będą rozegrane w Zurychu. Bronię tam wicemistrzostwa Europy. Mam nadzieję, że start będzie bardzo udany. Wszystko jest praktycznie pod to podporządkowane. Po drodze oczywiście są Mistrzostwa Polski. Jest jeszcze przynajmniej dwa starty Puchar Świata. Dwa starty z cyklu właśnie Challenge Grand Prix już na 20 km tym razem. Czyli nie na moim koronnym dystansie. Niemniej jednak też chciałbym tam pójść bardzo, bardzo dobrze. Także na pewno plany są bardzo duże. Przede wszystkim sezon jest dość ciężki, no ale trzeba sobie stawiać wysokie cele, żeby do nich dążyć. Tak. Co panu można życzyć w tym sezonie? Przede wszystkim zdrowia. U mnie jest tak, że jeśli jest zdrowie, to wszystko inne, że tak powiem, się nie martwię. Jestem już tak doświadczonym zawodnikiem, że potrafimy z trenerem przygotować dobrze formę. No jedynymi przeszkodami, jakie są, no to jest to zdrowie. Jeśli jego nie ma, no to nic się nie da zrobić. Pozdrawiam Małopolskie TV, wszystkich widzów, którzy oglądają program. No i bardzo się cieszę, że wróciłem już do Krakowa, bo czeka na mnie
tydzień temu urodzona moja córka, dlatego też cieszę się, że się musiałem śpieszyć na trasie, żeby w Krakowie właśnie być jak najszybciej. Serdecznie panu gratulujemy córki Zuzy, tak? Tak. Z tego co pamiętam. Moje gratulacje. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję.